1311 żołnierzy, w tym 142 pracowników wojska. To jest stan aktualny. Natomiast docelowo te zmiany, które mają być wprowadzone, mają doprowadzić do wzmocnienia garnizonu stargardzkiego. W wielu innych środowiskach on będzie bardziej jakby zwijany, ale Stargard ma szczególne znaczenie. Tu się zgadzam z kolegą Krzysztofem, to wszystko się z wojskiem kojarzy, to jest dobrze odbierany garnizon i że to należy wykorzystywać i wzmacniać. I w związku z tym plany są takie, żeby docelowo po tych zmianach i przedyslokowaniu jednego batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Szczecina w sumie było w Stargardzie 2360 żołnierzy i pracowników wojska. Czyli zwiększy się ta ilość o około 1000 osób. Niespełna 1000 żołnierzy i kilkunastu pracowników wojska. To jest informacja moim zdaniem dobra. To jest moim zdaniem informacja, która będzie dawała gwarancję takiego bezpieczeństwa z jednej strony systemowego, ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, także gwarancja miejsc pracy i rozwoju.